ogłaszam zaręczyny mojej królewskiej córki z dzielnym rycerzem Dratewką. Szewczykiem Dratewką królu wystarczy. Muzyka. Z okazji tego święta niechaj całe królestwo tańczy. Się zakończy, czy aby będzie ona szczęśliwa. Tak, tak, no, chyba będą pasowały. Zdaje się, że tak. To załatwimy później. Ale moi drodzy, żeby ta bajka na długo, długo została i wam w pamięci, i naszym znakomitym artystom, to poprośmy tutaj na scenę jeszcze jedną bardzo ważną osobę, reżysera tego spektaklu, Juliusza Chrząstowskiego. Mikołaju, gdybyś mógł wręczyć tutaj tę bombkę. O, teraz jesteśmy w komplecie oczywiście. Tak. Słuchajcie, a czy podobała wam się muzyka i piosenki w tym spektaklu? A no właśnie, to musicie wiedzieć jeszcze rzecz taką, że autorem tej muzyki, opracowania muzycznego był pan Maciej Mikulski. Mikołaju, podziękuj serdecznie. Tak, dziękujemy pięknie. Oczywiście nie byłoby bajki bez króla i w tej roli pan Marek Fryźlewicz, burmistrz miasta Nowego Targu. Skoro jest król, powinna być i księżniczka, królewna Katarzyna Podkanowicz.
Mikołaj mnie rozrabiał. Tak. Rolę niani odegrała Ewa Pudalewicz. I znamienity w swojej roli ochmistrz Tomasz Zieliński. Wypadają boki, ale mam nadzieję, że one eksplozji nam nie spowodują. Eksplozja ma być na sali, eksplozja brak. A tymczasem dwórką była Małgorzata Wagner. I oczywiście nasi bohaterscy rycerze. A to Maciej Mikulski jako rycerz pierwszy. Stanisław Apostoł, rycerz drugi. Rycerz trzeci, Mariusz Wielonek. Tak, rycerz okaże swoje oblicze, tak. A zbroja jest nieposłuszna zupełnie. Mikołaju, pomóż, bo znowu wysypują się nam bombki. Czarownica Ewa Kokot, pierwsza z czarowni. Brawa, brawa. Jeszcze nas tu zaczaruje raz. Drugą czarownicą była pani Jola Czubernacz. Mikołaju, trzecią czarownicą była Alicja Krzystyniak. Myślę, że Mikołajowi ogromnie przypadły do gustu nasze czarownice. Mikołaju, ty pamiętaj, że przed tobą jeszcze daleka droga dzisiaj. Ale to takie aniołki były. Tomek na kurzej stopce. Sławomir Mancewicz. Tadeusz Matyka. I Henryk Chrobak. Panowie, uważajcie na te piękne pończoszki, żeby w domu nie było problemów. A smokiem byli Barbara Skiba, Krystyna Mikulska, Ziemowit Halota, pani Jola Apostol. No i oczywiście walki nie byłoby bez naszego szewczyka Drateski, pan Mirek Spera. To już jest cały nasz skład. Brawa, brawa ogromne dla wszystkich. Święty Mikołaju, wracaj się do mnie. Myślę, że zaprosimy. No i mnie się też to ta. A bombka Mikołaju? Proszę, no zawsze tak czuję. Niemniej jednak, Mikołaju, czy ty o czymś nie zapomniałeś? Nie zapomniałem. Nie. Jeszcze proszę, bo trochę chrypkę mam o dworzan, o wyjście do dzieci. Tam mam słodycze. No właśnie, miałam nadzieję, że Mikołaj będzie o tym pamiętał, że przywiezie ze sobą słodycze dla naszej publiczności. Zatem zapraszam wszystkich naszych aktorów, prosimy o muzykę i wszystkich zapraszamy na słodki poczęstunek, a potem ci, którzy z rodzinami do nas przynieśli paczki, zapraszamy na spotkanie do sali 44. Tam przyjdzie Mikołaj i rozda dzieciom słodkości. Zapraszamy.